Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj, w ten weekend przeczytałem krótką książkę, być może znaną wielu z Was, pana T. Harv Ekera, Bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie. Zapraszam. Śmieszna sytuacja z tą książką, pożyczył mi ją Szymon. Dzięki, Szymon, za pożyczenie. Bo widzisz, Szymon sobie ją kupił i chodzi po mieszkaniu i cytuje niektóre hasełka tutaj Harva z tej książki. I naprawdę, gdy je tak cytujesz bez kontekstu i to słyszysz, to wydaje się, że to jest książka, która naprawdę jest zła. Nie ukrywam. A dlaczego? No posłuchaj tego. Gdy na przykład mieliśmy Sylwestra i cytaty szły typu: biedni mówią to albo to, a bogaci mówią i to, i to. Jak to słyszysz, to wydaje się to takie, jakby ktoś wywyższał się, bo jest bogaty i mówi, że bogaty mówi to i to. I śmialiśmy się, że bogaci mówią woda i whisky, a nie woda albo whisky. Sylwestra. I te cytaty bez kontekstu tworzą taki obraz tej książki, jakby ona była do kitu. A gdy się ją przeczyta, to jednak zmienia się trochę ten obraz, bo miałem w planach właśnie zhejtowanie tej książki odrobinę, bo naprawdę, gdy słyszałem te wyrwane z kontekstu cytaty, to trochę mi się ta książka nie podobała. Ale gdy ją sam przeczytałem, naprawdę trzeba przyznać, że ma dużo sensu. Jeśli byłeś na różnych szkoleniach związanych z pieniędzmi, najczęściej bardzo dużo rzeczy jest powtarzanych z tej książki. Ja byłem na takim szkoleniu raz, gdzie jedna z zasad z tej książki była tak użyta, żeby dosprzedać taką kolejną część szkolenia. Bo byłem tam na szkoleniu darmowym. Zaraz na początku gość wyświetlił cytat: pamiętajcie, tutaj T. Harv Eker w książce Bogaty albo biedny, którą każdy powinien przeczytać, mówi coś takiego: jak robisz cokolwiek, tak robisz wszystko. Także pamiętaj to, gdy będziemy szli dalej w tym szkoleniu. No i szkolenie trwało, coś tam mówili, większość rzeczy tych samych, co są w tej książce krótkiej, także żebyś z czasem nie przepłacił za niektóre szkolenia. I później na końcu prowadzący mówi: pamiętajcie, co wam mówiłem na początku i przez całe to szkolenie. Jak robisz cokolwiek, tak robisz wszystko. Nieprawdaż? Prawdaż. To teraz zobacz tutaj moje szkolenie. Ono jest warte 5000. Ale dzisiaj ja wam tutaj zetnę tu o 2500 na tym, 1000 na tym, 300 na tym. Razem dostajecie wartość 10 000, którą możecie mieć teraz za tylko 1200 zł. I pamiętajcie, co mówi T. Harv Eker: jak robisz cokolwiek, tak robisz wszystko. Także idź teraz szybko i kup tą dalszą część szkolenia, bo jeśli jesteś na poważnie z tym, jeśli chcesz robić cokolwiek, jeśli robisz cokolwiek, tak robisz wszystko, to musisz kupić tą dalszą część. Także w ten sposób była użyta na przykład jedna z zasad tej książki, żeby sprzedać dalszą część szkolenia, co mi się nie podoba. I mimo wszystko trochę rzeczy mi się w tej książce nie podoba. Innym szkoleniem, na którym byłem lub którego słuchałem, jest Jacka z Sukces.pl o pieniądzach. Może go kojarzysz. Czasem robi taki livestream, czy robił 2-3 lata temu, gdzie mówił o pieniądzach przez 2-3 godziny. I jak sobie to przypominam, to jak sobie to czytałem, to wszystko, co on mówił, jest w tej książce praktycznie. T. Harv Eker skupia się tutaj głównie na tym, jak myślą bogaci w cudzysłowie lub biedni w cudzysłowie. I tutaj to, o czym mówiłem, to jakby to pejoratywne określanie biednych, tak jakby ich besztanie, wydaje mi się, cały czas, to nie oznacza kogoś, kto ma mały dochód lub kto pracuje ciężko, a niedużo zarabia w zasadzie, bo nie wiem, jest dopiero na szlaku na przykład. To nie o to chodzi i wyjaśnia tu Harv tą rozbieżność. Mówi, że biedny to człowiek mentalnie biedny, człowiek, który ma taką pewną mentalność, która raczej nie doprowadzi go do bogactwa. Nawet gdy dorobi się bogactwa, to najczęściej to bogactwo czy ten majątek szybko straci. Także to jest trochę jak w Fastlane Milionera, to rozróżnienie bogaty albo biedny, tak by w Fastlane Milionera to masz
tych ludzi na drodze szybkiego ruchu, na wolnego ruchu i na chodniku. Także tutaj biedny to jest ten na chodniku lub na drodze wolnego ruchu w nomenklaturze fast lane'u milionera. I o ile fast lane trochę głębiej idzie w rzeczy biznesowe lub praktyczne, to tutaj 100% kontentu tej książki to jest nastawienie, to jest to myślenie i trochę też jest o zarządzaniu tymi swoimi dochodami i majątkiem. Także jeśli czytałeś już Fast Lane Milionera, to raczej nie znajdziesz tu za dużo nowych rzeczy. Jeśli jest to twoja pierwsza książka o pieniądzach czy myśleniu o pieniądzach, to jest to dobry wybór. Przede wszystkim podobała mi się dlatego, że jest szybka, krótka i od razu atakuje w cel. I kolejną rzeczą, którą ma dobrą, to jest to, że na koniec każdego tego jego przemyślenia, są to takie myśli o bogactwie, tak jakby, ma jakieś ćwiczenia, ma jakieś lepsze lub gorsze zalecane działania, które przynajmniej sprawią, że będziesz coś robił w tą stronę, żeby ten swój stan konta, czy ten swój sposób myślenia zmienić. I w wielu książkach takich tego nie ma, także można to przeczytać, nie zrobić nic i zamknąć. Podczas gdy, jeśli będziesz robił tutaj te ćwiczenia, jeśli będziesz wracał do tej książki, to możesz mieć z tego wartość faktycznie. Co mi się jeszcze nie podoba tutaj, to te deklaracje, bo na końcu też każdego tego działu jest coś takiego jak deklaracja. Tichard ci mówi na przykład: połóż dłoń na sercu i powiedz: obserwuję swoje myśli i żywię tylko te, które mnie wzmacniają. A później dotknij głowy i powiedz: mam umysł milionera. I jeśli te deklaracje, co pokazywanie, dotykanie się w głowę i mówienie mam umysł milionera będą działać, to lubię, to może zadziałają, ale moim zdaniem to nie jest coś, co sprawi, że będziesz miał rezultaty. I pamiętam, że pierwszy raz jak sięgałem po tą książkę, to mnie to odrzuciło, bo już kiedyś miałem audiobooka tej książki. Pamiętam, że słuchałem go po angielsku i właśnie co chwilę było to tell to yourself, I have a millionaire mind. No i nie mogłem tego już słuchać po prostu. Denerwowało mnie, nawet tej książki nie zrecenzowałem na kanale. Ale teraz po tym, jak Szymon mi o niej opowiadał właśnie, powiedział, że ma, to pożyczyłem i stwierdziłem, że warto ją zrecenzować jednak faktycznie, albo źle, albo dobrze. I jednak bardziej skłaniam się ku temu, że jest to wartościowa książka. Problem z nią jest taki, że traktuje głównie o tym, jak myśleć, głównie o tym, jak zarządzać tymi pieniędzmi, które się ma. Są tu takie kilka zasad naprawdę bardzo makro o tym, jak myślą ci bogaci, czyli w zasadzie ludzie, którzy myślą w większej skali, myślą tak by bardziej produktywnie. I nie tylko jeśli chodzi o bogactwo, ale i życie, no bo na przykład jest tutaj o tym, żeby nie krytykować bogatych za to, że są bogaci. Jest tu o tym, żeby myśleć w szerokiej skali. Jest tu o tym, żeby oceniać swój majątek w skali netto, a nie w skali tego, ile się zarabia, czego się dostało podwyżkę. Różne tego typu rzeczy, które nie tylko są wartościowe, jeśli chodzi o patrzenie na swój majątek czy zdobywanie bogactwa, ale ogólnie jeśli chodzi o swoje samopoczucie, produktywność, o życie poczciwe i nie tylko. Także to jest plus. A jest jeszcze jeden minus, o którym sobie właśnie przypomniałem. Harv na przykład mówi tutaj, żeby nie bać się sprzedawać, żeby nie bać się pokazywać swoich produktów, żeby nie bać się mówić o tym, co masz jeszcze do zaoferowania. No i rozumiem. Faktycznie nie można się tego bać, trzeba mówić, co się ma do zaoferowania, trzeba się reklamować. Ale jeśli reklama jest taka, jak w tej książce, w tej krótkiej książce, 30 razy, czy nawet więcej, jest powiedziane, jak to więcej możesz się dowiedzieć na kursie Umysł Milionera, który organizuje autor, to naprawdę chce mi się już wymiotować tym kursem Umysł Milionera i tymi przerywnikami, jakimi są opowieści ludzi, którzy poszli na kurs Umysł Milionera i zdziesięciokrotnili swoje dochody i zarabiając na początku 300, zarabiają 300 milionów. No wiesz, tych historii jest pełno i tego zapraszania, żeby się dowiedzieć więcej na kurs Umysł Milionera jest
Też pełno. I Harv też ma wysokie mniemanie o sobie. Mówi, że o każdym może w kilka sekund powiedzieć, w 5 minut powiedzieć, czy jest spłukany, czy nie jest spłukany, po tym jak ten ktoś do niego mówi, czy jak ten ktoś myśli. Może to zrobić, może nie, nie wiem, no ale brzmi to, wiecie, jakby ktoś tak strasznie się chwalił i też ten strasznie sprzedawany kurs Umysł Milionera w tej książce, przez to, że jest sprzedany aż tyle razy o nim mówi, że warto na to pójść, aż tyle razy o tym powtarza, że warto iść, żeby dowiedzieć się więcej na ten kurs, to jest powód, dla którego ja bym na to nie poszedł. Jednak mimo wszystko reklama ma swoje granice i gdy coś jest mi wciskane za bardzo, to ja tego nie chcę. I pewnie wielu ludzi ma podobnie. No i rozumiem to, że trzeba coś sprzedać, ale książka to jest produkt już, który sprzedałeś, Harv. I wspomnienie kilka razy o kursie Umysł Milionera mogłoby wystarczyć, a nie trzeba by nam tego wciskać aż dotąd, że po prostu już się tym wymiotuje. Podsumowując, czy gdy przeczytasz tą książkę, nagle z biednego staniesz się bogaty? Nie. Ale czy gdy przeczytasz tą książkę... O, zgasła mi lampka. Dokończę już ze złym światłem, trudno. Lecz czy gdy przeczytasz tą książkę i zrobisz te ćwiczenia i zaczniesz inaczej myśleć o swoich pieniądzach, zaczniesz lepiej zarządzać dochodami, zaczniesz działać, żeby swój majątek netto zwiększyć, czy przyniesie to rezultaty? Tak. I to może być taki katalizator, który przyniesie Ci lepsze rezultaty w sferze finansowej i w sferze życiowej, ale nie traktuj tego jako świętego grala, nie traktuj tego jako czegoś, co sprawi, że z dnia na dzień przekształcisz się w milionera lub w bogatego, bo suma summarum wymaga to ciężkiej pracy nad naszym myśleniem i nad naszą mentalnością i nad myśleniem w większej skali, szczególnie u nas w ojczyźnie jest dużo naleciałości na temat bogactwa, na temat pieniędzy, na temat przedsiębiorców nawet. Także z tym wszystkim nad tym wszystkim musisz zacząć trochę inaczej myśleć i ta książka może w tym pomóc. Jest fajnie napisana, szybko się ją czyta, ma te kilka minusów, ale mimo to uważam, że jest wartościowa. Dlatego dziękuję Szymon za wypożyczenie. Daję tej książce ocenę 7 na 10. 7 na 10, warto ją sprawdzić. Jeśli szukasz książki na taki temat, która lepiej to przedstawia i idzie głębiej w niektóre aspekty, których ta książka nie dotyka, to warto sprawdzić Fastlane Milionera MJ'a DeMarco lub Unscripted MJ'a DeMarco. To są dwie książki, które fajnie obrazują i głębiej się wkopują w te tematy, o których tutaj mówi Harv. Praktycznie tylko na tym poziomie mentalnym, tylko na poziomie myślenia. Dziękuję za oglądanie, Wacław Życie Poczciwe. Widzimy się w następnym odcinku vloga, widzimy się w kolejnym odcinku recenzji za tydzień. Do zobaczenia, pozdrawiam, hej.